Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Prezes Najwyższej Izby Kontroli przeszedł długą drogę. Muszę powiedzieć, że od czasu, kiedy na konferencji prasowej krytykowałem program Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pan prezes Marian Banaś był wymieniony jako kandydat na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, i to ten fragment był napisany przez samego prezesa PiS-u, bo ja poznaję jego składnię w tym programie, muszę powiedzieć, że wydawało się, że będzie pan człowiekiem, który będzie poniekąd realizował politykę PiS-u, tak jak robi to między innymi prezes Przyłębska czy wiele innych postaci, chociażby dzisiaj w niewłaściwych izbach Sądu Najwyższego. Ale jednak po pierwsze stanął pan na straży pracowników Najwyższej Izby Kontroli i prawdziwej roli, jaką ta instytucja konstytucyjna powinna pełnić, i to jest ogromna zaleta. I zarazem jest pan osobą, do której można mieć wiele krytycznych uwag, jeśli chodzi o wcześniejsze rzeczy, ale w tych wszystkich awansach, przemianach, chociażby instytucji konstytucyjnych polskich, także na przykład łącznie z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, jest pan przykładem kogoś, kto postawił na pierwszym miejscu państwo, a nie swoją karierę. I teraz chciałbym jedną rzecz poruszyć już, pani marszałek, w jednym nieco dłuższym zdaniu kwestię, to jest bardzo istotna. Panie prezesie, w swoim sprawozdaniu mówił o blisko 30 miliardach pieniędzy, które właściwie poza budżetowo w postaci obligacji Skarbu Państwa były kierowane do różnych instytucjach. Jeśli 60, to być może przegapiłem drugą trzydziestkę. Natomiast jedną z tych instytucji jest Telewizja Polska. Telewizja Polska S.A., która pełni ustawową rolę w końcu ważnej, podobno powinna pełnić instytucji, która w sposób obiektywny, proporcjonalny i tak dalej pełni swoją rolę, jeśli chodzi chociażby o informację opinii publicznej, informowanie opinii publicznej i tym podobne. Otóż to już blisko 6 miliardów zostało tam skierowane w postaci obligacji skarbowych. Wydaje mi się, że ma pan obowiązek zająć się, jak te pieniądze są tam przekształcane na po prostu realizację ustawy o telewizji publicznej. Dziękuję bardzo, panie pośle. Wydaje się, że w sposób radykalnie niewłaściwy. Dziękuję bardzo, panie pośle.